W dniu 24 września odbyła się 11. sesja Rady Miejskiej w Nysie. Po raz pierwszy wprowadzono dodatkowy sposób procedowania z wykorzystaniem tabletów i oprogramowania e-sesja. Nowy sprzęt zakupiony przez Urząd Miejski w Nysie ma za zadanie usprawnić pracę radnych zarówno w czasie sesji, jak również w czasie przygotowań do obrad oraz posiedzeń komisji. Dzięki nowym rozwiązaniom sprawniej będzie można przeprowadzić choćby głosowania w sprawie projektów uchwał, których wyniki od razu pojawią się na ekranach. Jak radni oceniają nowy system? To krok w nowoczesność czy dodatkowy kłopot? Dla mnie jako informatyka i zapalonego komputerowca na pewno nowoczesność i myślę, że świetne narzędzie i bardzo dobre rozwiązanie. No jest XXI wiek. Tablety naprawdę to dzisiaj jakby chleb codzienny, no być może trochę ekstrawagancji z racji na koszty, oczywiście na to też patrzymy, ale patrząc też na całą masę papierologii, jaką musieliśmy pokonywać, no wydaje się rozwiązanie naprawdę idealne. Byłem za takim rozwiązaniem i jestem bardzo zadowolony, że wprowadziliśmy nowoczesność w naszej Radzie w Nysie. Bardzo dobre rozwiązanie i bardzo się cieszę, że mieszkańcy będą mogli również, mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości tak nas zapewniano, że mieszkańcy będą również mogli sprawdzać wyniki głosowania radnych. Jeżeli chodzi o dokumenty, to tutaj też jest to wielki plus. Nie będziemy już, mam nadzieję, dostawać w ogóle dokumentów na papierze, wszystko w formie elektronicznej, to usprawni pracę, ewentualne zapytania mieszkańców, będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania, mając wszystkie dokumenty w jednym urządzeniu. Zobaczymy, jak ta aplikacja będzie funkcjonowała na tabletach zakupionych przez Urząd Gminy. Jeżeli oczywiście nie będzie żadnych problemów, jestem jak najbardziej za. Przez to oczywiście oszczędzamy dużo pieniędzy na papierze, na druku, bo to też jest powiedzmy czasami druk kolorowy. Także jak najbardziej jestem za i obstawiam nowoczesność w tej chwili. To naprawdę ułatwia pracę, nawet z tego względu, że nie trzeba nosić tony papieru, bo jeżeli chciałbym kiedykolwiek wrócić, miałem taką potrzebę do projektu uchwały z na przykład 2012-2011 roku, robiłem to w przeciągu paru sekund. Podczas sesji radni przyjęli informacje z wykonania budżetu gminy Nysa za pierwsze półrocze 2015 roku. Przed głosowaniem odczytano stanowisko RIO w tej sprawie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez burmistrza informację z przebiegu wykonania budżetu. Plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 162 miliony złotych został wykonany w 42%. Realizacja budżetu gminy Nysa za okres pierwszego półrocza zamknęła się nadwyżką w wysokości ponad 11 milionów złotych. Na sesję wróciła sprawa rewitalizacji rynku. Radny Ligi Nyskiej Piotr Smoter zaapelował do burmistrza i pozostałych radnych o wspólne podjęcie prac nad przygotowaniem planu rewitalizacji rynku. Z kolei wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Wajda zwrócił uwagę na szansę uzyskania większego dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w Nysie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Burmistrz Nysy obiecał zająć się poruszonymi wątkami. Na wniosek burmistrza Kordiana Kolbiarza jednym z dodatkowych punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie. Oczekiwania są jednoznaczne. Chcemy pomóc naszym partnerom z Ukrainy, pomóc w wielu sprawach. Najważniejsze jest to, abyśmy umożliwili młodym Ukraińcom czy młodym Polakom pochodzenia, młodym Ukraińcom pochodzenia polskiego, bo tak trzeba większość, część z nich nazwać, studiowanie i naukę w naszym mieście, w Nysie. I to są wymierne efekty i na tym najbardziej zależy. Jest to na dzisiaj najbardziej potrzebne, a poza tym wymiana młodzieży kulturalna, sportowa, edukacyjna to jest coś, co nas najbardziej frapuje i też chcielibyśmy w tych trudnych chwilach dla Ukrainy pokazać, że jednak jest sąsiad po zachodniej stronie granicy, który też tą pomocną dłoń wyciągnie. Chcielibyśmy również skorzystać z przychylności władz Tarnopola i być może dotrzeć do miejsca, w którym stał przed wojną pomnik Piłsudskiego. Był to największy pomnik II RP, 3 m 70 cm koń wraz z naszym marszałkiem. Jest to miejsce teraz, z tego co wiemy, miejsce, które jest w parku miejskim i być może jeszcze jest tam kamień węgielny lub akt erekcyjny. Być może uda się to również do nas ściągnąć. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie została wyznaczona na dzień 29 października 2015 roku.